Siemanko, z tej strony Pocisk 7, a dzisiaj chciałem Wam zaprezentować już kolejny odcinek z kursu Pancerem 4. Ponieważ już dawno nie realizowałem tej serii, ponieważ przełożyłem sobie załogę właśnie z tego czołgu na Panterkę 2, no i niestety troszkę teraz się im gorzej gra bez czteroperkowej załogi, a to wiadomo. Tu widzimy efekty specjalne na malinówce, wow, są piękne, a ja oczywiście stoję sobie AFK. Ale już się budzę powoli. No i zapraszam Was na tą bitewkę. Standardowo Morwanka to jest bardzo kamperska mapka. Jak widzimy, tutaj się już ludzie ustawiają do kampy. Szczególnie te deki kampią. Tam nieliczne ciężkie czołgi pojechały właśnie na prawą stronę do tego leja, co jest bardzo dziwnym pomysłem. Ja oczywiście standardowo jadę na heala. Aczkolwiek zauważyłem, że tu jest tylko T14 i T25 tutaj będzie na prawej stronie, co byłoby takim średnim pomysłem jechania z tą 14, ponieważ jakby coś pojechało na heala, no to byłoby z nami bardzo źle. Mamy lekką może przewagę skillową teamu, ponieważ mam jednego niebieskiego i zdecydowaną większość żółtych. No, a więc postanowiłem odkryć nową funkcję Pantera 4, to znaczy spotera. I uwaga, tutaj będzie epickie strzelanie do okienek, uwaga. Boom! 146 uszkodzeń przez okienko, elegancko, da się? Da się. Ja nie zrobię? Ja nie zrobię. I Pancer 3 przez okienko, buła za 4, nie za 4, co ja daję, za 350. No miód. Majna i orzeszki i teraz wykańczam T25, co jeszcze jest fajniejszym wynikiem. Normalnie strzelanie przez okienka, wow, boom, normalnie haekiem takie rzeczy robić, to trzeba być profesjonalistą, bitches. No i tu mamy T46, skupianko i dobita. Nic nie widziałem, nic nie słyszał, ja tylko sobie szczeliłem, żeby nie było. Daję sobie, stoję w krzunie jak jakiś spotter i nic nie spotuje, no tak więc genialny za mnie spotter. Więc no cóż, tu się nic nie dzieje za bardzo, więc powinienem zaraz pojechać, podjechać przynajmniej do jakiegoś krzaczka pobliskiego. Tutaj próbuję coś zobaczyć, a niestety te czołgi są bardziej na lewo przesunięte, tak bardziej do tego leja, trochę przy tych budynkach i jest, nareszcie jadę, koniec tej kamper jadę. Tak a propos malinówki. No i T14 i KW1 postanowiła się wrócić do T14. No i razem jadą na heala monstrualnie. Zobaczymy, co oni tam zobaczą. Ja się przesuwam od krzaczka do krzaczka. Powoli spuszczam benzynę w krzaczkach. Ale co tam, nie oszczędzam. Nie oszczędzam tego paliwa. Na te krzaczki, wiadomo, trzeba je podlewać regularnie. Regularnie, nie, kurde. Regularnie. Ja pierdziel. A więc podjeżdżam, bo tutaj nie ma nikogo. A trzeba przecież robić komuś spota, no przecież te deki. I mamy KW1, uwaga. Strzał za stówę. On trafił KW1, no damage, strzelił w przednią osłonę i został KW1 zniszczony. Ja zadałem damage tamtej KW1-ce. I te M7. Kurde, ninja, nie widać go, kurde, strzela, nie wiadomo skąd. I trafia mnie, co jest normalnie, niefajne, bardzo niefajne jest. Gościu gdzieś pewnie tym laskiem, tą linią 0 jedzie sobie i tak se, kurde, strzela do mnie. No i postanowiłem jego podjechać w jego stronę, tak mniej więcej, żeby go wyspotować i skillować, bo M7 elegancko schodzą z tego działa. No i tutaj KW1, jednak bo nie wyspotowałem tego M6, a nie, Churchill, przepraszam bardzo, Churchilla, uwaga. Będzie strzał, będzie za 128 i M6 oczywiście, znowu ninja dupę mi strzela. A to zboczenie jest jeden i dalej go nie widać. A już się pojawił, już się pojawił. Zmierza w moją stronę, zniszczył mi celowniczego, ale oczywiście po co go naprawiać? No po co? Po co mieć celownik na całą mapę, znaczy na cały ekran, skoro można mieć wężyszy?
To ja nie wiem, no ale no trudno. Your choice, znaczy my choice właściwie. No i buła za 407, co dał mi rewelacyjny strzał, ale nie zabiło M7, kurde, przepraszam bardzo. Ale coś dzisiaj jestem zamotany. No i dostałem gąseczkę, no i zostało mi raptem 122 hila, co jest troszkę za mało na Churchilla 3 oraz KW 1. Ale postanowiłem sobie naprawić sterowniczego, jak widzimy celniczy znów działa, jest! A więc podjeżdżamy i będziemy snajpić. Uwaga. Boom! No damage CK, no jasne, może jeszcze frytki do tego, co? Kurde, no nie wierzę po prostu. Za 3! Really guy, naprawdę? Ty kurde, no ja nie wiem, co to w ogóle było, nie? Ja też nie mam pojęcia, nie wiem jak wy, ale ja też nie mam pojęcia. Zgolda bym nie przebił. CK za 3 albo no damage, no to coś jest nie tak. Ale ze względu na to, że mam mało HP, postanowiłem sobie kampić i niech mi rośnie Efi. Ale trochę widzę KW1, więc będę do niej strzelać. Ale oczywiście, kurde, trafiłem. W co ja trafiłem? Pewnie w wodę za nim. Teraz trafiłem za 100. Wow, za 100 przedni pancerz. Jej, hura. Ale czy teraz trafię? I don't think so. A więc, uwaga. I czy będzie ten strzał wykańczający? No tak, 20 HP mu zostało, no bo po co go rozwalać? No i tak sobie w międzyczasie zrobiłem 1600 damage'a oraz 4 fragi, no niestety nie specjalista, no bo no... Jak żeby inaczej, no nie wyszło, po prostu nie wyszło. Ale zaraz jak zobaczymy w wyniczku, czy mi się udało coś elegancko pospotować. A oto i wyniczek, który dało mi się wykręcić. I jest, proszę państwa, służba patrolowa. Jest, udało mi się zrobić na tym czołgu służbę patrolową. No, duży kaliber to raczej standard, masterka również jest standardem. No i tam parę innych medali. No i tu był event z piąteczką, więc udało mi się zdobyć 9720 expa oraz zarobić 51321 kredytów. Także, no... Renata polowa, pancerem 4, no. Tego jeszcze nie było, muszę przyznać. Tego jeszcze nie było. No i jak to u mnie bywa, pancerem 4 na topce. Reszta teamu zrobiła takie śmieszne damage, ale trochę mi pomogło w zdobyciu lornety, jak i lornety polowej. Nieważne, never mind, I'm fine. No ja dałem 15 pocisków, oddałem 15 pocisków, strzałów, rzecz jasna. No i ten, 13 trafiłem, 12 przebiłem. No i jakoś tak to wyszło, że 1700 wyspotowałem. No jak na 5 tier, czołg średni, no przyznajcie, że to jest całkiem. Niezły wynik. Bitwa trwała bardzo szybko. Bitwa trwała bardzo szybko, no tak. Tak. Bitwa trwała 6 minut. No i zarobiłem z premium 47 tysięcy, czyli tak jak dobry zarabiacz premium typu Churchill 3 bądź co bądź Chinookai, chociaż on zarabia nawet mniej, więc... Epic Panzer 4, bitches. A więc... To już byłoby na tyle. Żegnam się z wami bardzo serdecznie, dziękuję za uwagę. Jeśli spodobał ci się może ten film, choć było w nim dużo faili, to polajkuj go, zasubskrybuj mój kanał, ewentualnie możesz udostępnić ten film. Strzała, cześć!